Boniska, to było w miejscowości Boniska. Bohaterską postawę Józefy Wójcickiej zrelacjonowała nam jej córka, pani Jadwiga Juszczyk. Również Państwo możecie podzielić się swoimi relacjami na temat ratowania ludności żydowskiej. Można je wysyłać drogą listowną na adres Radia Maryja, ulica Żwirki i Wikury 80, 87 100 Toruń, dopisując na kopercie Kaplica Pamięci, oraz drogą elektroniczną relacje@kaplicapamięci.pl. Nasze numery telefonów to 609-002-482 oraz 609-498-523. Specjalistom z Radia 24 dziękujemy. Już 19 listopada tego następne, bo tu specjaliści, że przygotowani o Gwarze Śląskiej będą mówić z punktu widzenia Warszawy. No i co? Niech będzie Gwara Śląska. No i co z tego? Jeśli zależy nam na zbawieniu wszystkich, najbliższych, ale wszystkich, jeżeli zależy nam na naszej ojczyźnie, zmobilizujmy się w tych dniach. Postarajmy się przemyśleć i przemodlić ten akt. Tekst możemy znaleźć na stronie Episkopatu Polski czy portalu Radia Maryja. Był też drukowany w naszym dzienniku i, jak dowiedziałem się, w Gazecie Warszawskiej. Niech pomogą Wam w znalezieniu tego tekstu w internecie może Wasze dzieci, wnuki. Będzie to okazja do nauczenia się trochę więcej tego, co nazywa się internet. To jest bardzo ważne i następna niezwykła szansa na komunikowanie. Przybliżmy ideę intronizacji naszym rodzinom, znajomym. Sprawa jest bardzo ważna. Dlatego też od początku diabeł mieszał w tej sprawie, pamiętamy. Tym bardziej zmobilizujmy się przez modlitwę i apostolskie działania. Niech każdy z nas, Polaków, osobiście przyjmie Chrystusa Pana na Pana swego serca, Pana działania całego naszego, Pana życia naszego. A wtedy i Polska będzie inna. Damy Panu Jezusowi szansę, by uczynił z nas wspaniały naród. Zapraszamy też do uczestnictwa osobistego w Krakowie w tym akcie intronizacji. Zapraszam. Przecież beznadziejny. U Świadków Jehowy to jest tak, że
rodziców trzeba szanować i kochać, ale gdybym miała śpiewać pieśń jako cześć, na cześć matki swojej rodzonej, to już by świadkowie Jehowy zaczęli się patrzeć, przyglądać, że zwariowałam. No bo wiecie Państwo, matka daje życie, matka tak samo przed Bogiem odpowiada, jak i każdy człowiek, każdy osobiście będzie zdawał sprawę, że za zmarłych się nie modlić, nie modlimy się, no bo to przecież tym bardziej, że oni nie mają świadomości, nic już nie mogą zrobić, ani my dla nich, karta zamknięta, natomiast za żywych modlimy się, bo dużo możemy rzeczywiście zrobić. No ale co ja mogę zrobić? Jeżeli zacznę śpiewać pieśń na cześć swojej rodzonej matki, to świadkowie Jehowy by rzeczywiście patrzyli się na mnie jak na wariatkę. Także proszę Państwa, o czym my tu będziemy mówić? Te piosenki takie, które wyją w Radio Maryja w nocy, no mówi do rzeczy. Czasem nawet ludzie chcą posłuchać Radia Maryja dla ciekawości, ale jak puszcza taką piosenkę, wyje coś, co jest nielogiczne w treści, albo z drugiej strony, na przykład z tej linii takiej, tej czerskich braci czerskich, Czerska 8 na 10, to te żydowskie piosenki, które nie mają melodii, które są przygnębiające, no to jadą one na jednym i tym samym wózku z tymi o tej Maryi, bo on śpiewa właściwie o Maryi. Jest to kult kobiety, który jest ewidentnie pogański. To nawet dużo się nie trzeba uczyć, bo to dziecko ze szkoły podstawowej może wiedzieć i gdy sobie sprawdzi, a teraz to w internecie, a książki to co? A rodzice, prawda, można, że te dzieci, jak mają 10-12 lat, u mormonów nawet takie dzieci się już chrzci, no bo jeszcze 8-7 lat to nie chrzci się takich dzieci, bo te dzieci są jeszcze nie w pełni świadome, bo tutaj mówią o jakimś artyście, że ja mówię dobrze po matce i po ojcu, potem to rozwija, ale człowiek świadomy, który ma być odpowiedzialny na 100%, w pełni ma być odpowiedzialny przed Panem Bogiem, no to u mormonów się chrzci mniej więcej w wieku już od 12-11 lat, tak żeby człowiek był dojrzały. Także taka rzecz. Natomiast chrzest niemowląt jest bez sensu i modlitwa za umarłych jest bez sensu. To jest ewidentnie wzięte z pogaństwa. No i święci, proszę Państwa, prawdziwie święci, pierwsi święci, chrystianizm tego nie robił. Oto woda, człowiek świadomy już wie, o co chodzi. Oto woda, nic nie stoi na przeszkodzie, abyś był ochrzczony. No i tak było. Natomiast pokropienie wodą to nic nie daje, bo chrzest to jest pogrążenie. Baptizo. Proszę Państwa, po grecku, baptizo, pogrążenie w wodzie, całkowite pogrążenie, że człowiek wychodzi potem jako nowa istota na spełnienie woli Bożej, no bo on kiedyś żył dla siebie. Lipska pojechała tam do sanatoriów, dałam jej telefon, to już tak się czuje, że ona nawet się nie odezwie, bo tam w tym telefonie były różne numery. Ona nie prześle, bo ona nawet nie umie i coś gada. No i teraz tak, Orange, ja nie mam zamiaru tam, żeby odczytać pocztę na Orange, to trzeba się normalnie deklarować i różne te pierwsze kroki. Ja nie mam na te głupoty czasu, bo normalnie gwiazdka 500 powinna mi to wyśpiewać, ale to nie zawsze chcę, a baba gada, bo już jak dostała telefon, to myśli, że jest w niebo wzięta, ale tam są też te numery, powinnam je spisać, a to do Ewki, Ewka Wiocha, a ona też nie jest rozgarnięta. Tu mało jest osób rozgarniętych, bo tylko tak, żeby myśląc o sobie, żeby ssać, żeby soki od kogoś wyciągać, a tam głębiej to ja tutaj nie chcę słuchać, co na Orange, poczta Orange, bo ta poczta Orange to jest po prostu beznadziejna. Poczta Orange jest beznadziejna. Tutaj ci pracownicy chodzą, widzę, że pewnie tej spółdzielni Sław. Iluż oni tych, proszę Państwa, pracowników mają, że jak Janek Witek umarł, te druty wkładali do drzwi. Bolce w
wkładali do drzwi. No ale pani wiceprezes spółdzielni Sław powiedziała, że o tym nie wie, o niczym nie wie. To tak samo jak nie wie Hanna Gronkiewicz-Walc, powiedziała, że ona o niczym nie wie, o niczym nie wie. A tu okazało się, że złodziejstwo. No, starają się stonować te sprawy kradzieży w Radiu Polskie 24, że tutaj nic takiego się nie stało, że to jedna chyba jakaś kamienica, jak tego były setki różnych historii, dramaty ludzkie, ludzie niepełnosprawni, wyrzucani na bruk, dramaty ludzkie, no, a ktoś się obławia, bo jemu je, ma za mało, bo ma za mało, prawda? No, no, tak w Unii Europejskiej jest, że jak ten, co ma za mało, to znaczy, że ma już coś i musi sobie dołożyć. A ludzie jak śpią na ulicy, na przystanku, na ławce, to całkiem nic nie mają. Wcale nie mają. Nic nie mają. Także, proszę Państwa, chrzest Pana Jezusa w Jordanii. Pan Jezus został ochrzczony poprzez pogrążenie w wodzie. Nawet historia Polski mówi o kim? O Mieszku I, że był pogrążony w wodzie. Trzykrotnie. I już. Trzykrotnie i już. I świadomością swojej małości. Nic tu nie da tak jak coś małości, swojej małości. A potem wiesz, Huzia na Juzia. O. Twoja. Chyba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw do złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. No akurat święta mi się trafiło. Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławionaś Ty trafiło mi się o Piusie XII. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, dobrze, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławionaś. W tej bibliotece bardzo dużo jest o papieżu. I o tym, i o tym. Módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Święta Maria Matko, Boga Błogosławiona, Tematykę. Pius XII miał być, no. Pius XII, no i co? Pius XII miał się spotkać. Reklama wskoczyła. Co za bezczelność. Święta Maria Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
odchłodziły te wszystkie zapachy podczas jedzenia. I hała za zapach. To jest właśnie ciekawe. Słuchajcie, Marconi zgodził się zainstalować aparaturę podsłuchową wraz z urządzeniem do rejestrowania dźwięku za zupełną darmo. Dlaczego? Ponieważ zrobił niejako deala z papieżem, ponieważ chciał się rozliczyć z tego, że był katolikiem. No to trzeba było unieważnić małżeństwo. To najprościej tego typu sprawę załatwić bezpośrednio, jak ja to mówię, u źródła, czyli dogadać się z papieżem. No i taką operację właśnie przeprowadził Marconi. Chciał się rozejść ze swoją żoną, kobietą pochodzącą z Irlandii, ponieważ on chciał się znowu ożenić, a że katolik, no to w ślub kościelny, więc tylko i wyłącznie w grę wchodziło anulowanie małżeństwa. No więc przewiercił się przez ściany biblioteki do sąsiedniego pomieszczenia, no i tam umieszczono magnetofon. Tak, to co widzicie teraz tutaj obok nas. To jest magnetofon Marconi bez brudu z lat 30. Słuchajcie, to jest wielkie bydle. To nie jest tak, jak teraz możemy sobie byle telefon tak wkładamy do kieszeni, włączamy aplikację dyktafon i sobie nagrywamy. U mnie to była taka wielka szafa, tak jak to widzicie. No i one musiały być włączone jeszcze. Starsi moi widzowie na pewno pamiętają ta, co się kręcała do upelu i tak dalej, czy nawet szpulowy, no tutaj były szpule, tylko że ta taśma, to nie była jakaś tam stworzy sztuczny, to była stalowa taśma. Stalowa taśma, szerokość 3 mm, przesuw to było 1,5 metra na sekundę, także pół godziny nagrania, to było 3 kilometry tejże taśmy, 3 kilometry taśmy stalowej szerokości 3 mm, żeby zapisać 30 minut nagrania. Tak to było dosyć ciężkie, to w ogóle było bardzo niebezpieczne ustrojstwo. Także tenże właśnie magnetofon, taśma, która, na której zapisywane były informacje, dźwięki i tak dalej, nazywali ją wędrującym ostrzem. Dlaczego? Dlaczego wędrującym i akurat ostrzem? Ponieważ gdyby doszło do pęknięcia tejże taśmy, pamiętaj, przesuwała się 1,5 metra na sekundę, dosyć szybko, gdyby taśma w tym momencie się zerwała, zaczęło to wszystko wirować, no mogłoby dojść do delikatnie mówiąc, no, do poranienia operatora lub nawet no, dekapitacji, tak, czyli ciach mogłaby taśma tak machnąć, że głowa by spadła. No bardzo duży, duży koszt byłby takowej akcji wywiadowczo szpiegowskiej. Także kable do jednego pomieszczenia, gdzie było nagrywane, ale operatorzy tegoż urządzenia, które nagrywało tu, byli jeszcze w drugim pomieszczeniu, no, żeby uniknąć ryzyka związanego z możliwością pęknięcia tejże taśmy. Spotkanie z kardynałami zostało nagrane oczywiście. Potem to wszystko zostało zmieniane, żeby właśnie papież mógł sobie to przeanalizować, to co tam biskupi opowiadają, jak to się w trzeciej Rzeszy dzieje.
pola codzienność i mała wieczność. Potrzebna oczywiście oficjalna wersja. Były otwarte. Otwarte na życie, które różni się zazwyczaj od tej prawdziwej, ponieważ ciała, takie to urządzenie, które zostało zainstalowane w oficjalnych dokumentach, jego zadaniem to było nagrywanie przemówień papieża oraz wykonywanie zadań specjalnych. No te zadania specjalne to był Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, która była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Obrzydliwe te reklamy, obrzydliwe żydowstwo, no nienawidzę, obrzydliwe. I za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i polecamy Tobie. Miła się Barbara, koniec Batelkań, ten Boże Bóg zapłać. Bardzo niebezpieczne, nawet zaszyfrowana informacja, ale przekazywana przez człowieka gdzieś tam do skrytki drugiemu człowiekowi, to zawsze wiązała się z tym, iż mogło zostać to przechwycone, człowiek złapany, no a potem mówcie agent, aby było otwarte i czyste dla tego, który przesłuchanie tego wszystko tam, gdzie mogło trafić w niepowołane ręce. Także w okresie reformacji, słuchajcie, ten system semaforu za pomocą luster, po prostu lustrami przekazywano dalej, no alfabetem najprawdopodobniej Morsa, w nocy stosowano światła. Aha, nie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Czym chwilesz pod Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako im odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wróć nas na pokuszenie, ale nasze zbawy do zła. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskę pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami, że w niej, teraz w godzinę śmierci na świecie.
Zdrowaś Maryjo, łaska pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaska pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Jak męczy ten facet, jak on męczy. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona między niewiastami i błogosławiona... Facet nie ma daru do mówienia, zobacz, jak męczy, i brzydki, i gruby, i te oczy, przestań. O Maryjo, coś trzeba mieć. O Piusie XII.